dno przepaści. Zamarzłe wodospady lśniły jak szyby lodu, po których ślizgał się nasz uczony i tylko z największym trudem mógł posuwać się w górę. Na domiar wieśny nie zabrał ze sobą jakiegokolwiek posiłku na drogę, gdyż dźwigając wielką księgę, wielkie pióro i wielki kałamarz, nic już więcej unieść nie mógł. I byłby całkiem z sił opadł, gdyby nie to, że po drodze natrafił na dobrze zorganizowany dom pewnego przezornego chomika. Chomik ten miał pełną spiżarnię różnorakiego ziarna i orzeszków bukowych, których to coś nieco zgłodniałemu wędrowcowi udzielił. A nawet nasianie, którym był usłany cały dom, odpocząć pozwolił. Wdzięczny koszałek opałek pożegnał się z gościnnym chomikiem pokrzepionym i na duchu, i na ciele. Szedł dalej rześki i wesół, spoglądając na polskie kulka, na łąki i na gajki. A tam już młode traweczki puszczały się w wilgotnych dołkach, a nad bezbraną z drugą czerwieniały pręty lipni. W powietrzu cichym i mglistym słychać było kruczenie żurawi, gdzieś wysoko, wysoko lecący. Każdy inny krasnoludek to po tych oznakach poznałby, że to już wiosna blisko. Ale koszałek opałek od młodości pogrążony w księgach nic więcej prócz nich w świecie nie widział i na niczym innym nie rozumiał się z Bogiem.